Ja tedy zawołam do Boga, a Pan mię wybawi. Psalm 55, werset 17. Ten fragment mówi o czekaniu na połączenie. W 1955 roku matka Stevie Jobsa kazała swojemu lekarzowi przysiąc, że nie wyjawi jej nazwiska nikomu, kto przyjdzie zapytać o dziecko, które właśnie urodziła. Około 30 lat później, gdy lekarz umierał, napisał list, w którym wyjawił tę tajemnicę. Steve Jobs, założyciel firmy Apple, został oddany do adopcji zaraz po urodzeniu. Jego przybrani rodzice Paul i Clara Jobs kochali go i Steve to doceniał. Jako dorosły Steve zapragnął poznać biologicznych rodziców. W końcu otrzymał nazwisko lekarza, który jeszcze wtedy trzymał fakt adopcji Steve'a w tajemnicy. Czy wiesz, skąd pochodzisz i dokąd zmierzasz? Sięgnij głębiej niż tylko do genetyki. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, tak mówi nam pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 27 werset. Bóg nie tylko nas stworzył, ale chce się cieszyć miłosną relacją z nami. Jednak nasz bunt przeciwko niemu zerwał tę więź. Podobnie jak jeden z pierwszych żyjących ludzi, Kain, zdecydowaliśmy, że nie chcemy przebywać w pobliżu Boga i Jego władzy. Kain odszedł od obecności Pana, jak mówi pierwsza Mojżeszowa, 4 rozdział, 16 werset. List lekarza zawierał wskazówki, których Steve szukał. Skontaktował się z matką. Steve'owi nie podobało się to, co usłyszał o swoim ojcu i nie miał ochoty go poznać. Gdy rak trzustki wciągnął go w cień śmierci, ojciec Steve'a, mimo że zrobił bardzo niewiele, by przywrócić społeczność ze swoim synem, powiedział dziennikarzom: żyję nadzieją, że zanim będzie za późno, wyciągnie do mnie rękę, bo nawet wypicie z nim kawy uczyniłoby mnie szczęśliwym. Bóg, który nie ponosi winy w naszej zerwanej relacji z nim, zrobił wszystko, co mógł, aby przywrócić z nami kontakt. Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata, jak mówi pierwszy list Jana, 4 rozdział, 14 werset. Pan Jezus Chrystus jako niemowlę wszedł w stworzony przez siebie świat. Dorastał, został znienawidzony za swoją czystość i ukrzyżowany. Kiedy umarł, aby zapłacić cenę za usunięcie bariery grzechu, która blokowała naszą relację z Nim. Pismo Święte mówi: krew Jezusa Chrystusa, krew Jezusa Chrystusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, 7 werset. Jeżeli przyjmiemy Jego miłość i przebaczenie, wtedy nasza więź z Bogiem może zostać przywrócona. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i będziesz miał łączność i społeczność z Bogiem Ojcem, gdyż Jezus powiedział: ja jestem drogą i prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie, a apostołowie głosili, że nie dano pod niebem innego imienia niż imię Jezus, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dlatego uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony raz na zawsze, gdyż tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Tylko w Jezusie jest ratunek i tylko On może zagwarantować Tobie wieczne, nieutracalne, niezachwiewalne zbawienie. Możesz Mu zaufać, gdyż On zawsze mówi prawdę i jest prawdomówny i nie może kłamać, więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony.